Rozpoczynamy spotkanie. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa na spotkaniu, które będzie dotyczyło, na spotkaniu informacyjnym dotyczącym budowy mikroronda na skrzyżowaniu ulic Czechowej i Bojki. Ja się nazywam Krzysztof Turek i ja będę dzisiaj moderatorem tego spotkania. I to będzie spotkanie tutaj, gdzie mamy przedstawicieli zarówno Zarządu Dróg Miejskich Krakowa, jest z nami pani Paulina Sybiło-Madej, która jest kierowniczką działu przygotowania inwestycji. Dotrze też chyba pan Przemysław Czech, który jest dyrektorem do spraw inwestycji. Jest też pani Małgorzata Małochleb z działu komunikacji oraz rozwoju. Później państwu tutaj oddam też głos. Chciałbym też przywitać, są z nami państwo Sylwia Smorąg oraz Maciej Mardyło z biura projektowego Techma, która właśnie przygotowuje projekt tego mikroronda, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali. I przede wszystkim witam Państwa, wszystkich mieszkańców, którzy przyszli tutaj na spotkanie, zadać pytania, wyrazić opinię. Na sam początek muszę też powiedzieć, że nasze spotkanie dzisiaj jest nagrywane i będzie ono później publicznie dostępne na profilu YouTube Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Więc celem dzisiejszego spotkania, tak jak już wspomniałem, jest po pierwsze jest przedstawienie, ta informacja, która idzie tutaj od ZMK i od Techmy do mieszkańców, czyli to przedstawienie aktualnego etapu projektowania, no ale też, co kluczowe, informacja w drugą stronę, czyli zebranie od Państwa, czyli od mieszkańców zainteresowanych tą inwestycją, Państwa pytań, udzielenie na nie odpowiedzi, zebranie też jakichś uwag i sugestii. Mamy na spotkanie dzisiaj przewidziane maksymalnie dwie godziny, z czego prawie całość tego czasu to będzie czas na otwartą dyskusję, na pytania. Więc maksymalnie o godzinie 19:00 kończymy. Jeśli na przykład chwilę wcześniej wyczerpie nam się dyskusja, to też chwilę wcześniej skończymy. Bardzo też proszę nas wszystkich, żeby nam się dobrze rozmawiało. Żeby nam się dobrze rozmawiało o przestrzeganie kilku takich organizacyjnych, porządkowych reguł. Przede wszystkim bardzo bym prosił Państwa, którzy chcą zabrać głos, o korzystanie z takiej opcji podnieś rękę. Czyli tutaj mamy na dole w tym programie Zoom taką ikonkę reakcję i tam jest właśnie napisane podnieś rękę, więc tak jak w szkole będę tutaj prosił o podniesienie rąk i będziemy tutaj głosu dawać zgodnie z kolejnością. To jest bardzo ważne, bo jak dwie lub trzy lub cztery osoby będą mówiły na raz, to niestety nikt nic nie usłyszy, więc bardzo bym tutaj prosił o tą kolejność i właśnie też nie przerywanie innych wypowiedzi. Z takich organizacyjnych podstawowych informacji to jest wszystko. Przedstawię tylko jeszcze może przebieg spotkania planowany. Więc tutaj w moim krótkim wstępie oddam głos pani Paulinie Sybiło-Madej z Zarządu Dróg. Później będą mieli prezentację tutaj państwo z biura projektowego Techma, którzy przedstawią właśnie dotychczasowy projekt. Widzę też, że dołącza do nas pan Przemysław Czech, który właśnie jest tutaj drugim specjalistą ze strony Zarządu Dróg. Czy może ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie, jakiś problem, może ktoś nie wie, jak podnosić rękę, albo jakieś
inne te organizacyjne sprawy budzą pytania, to prosiłbym teraz. Jeśli wszystko będzie jasne, to możemy powoli przechodzić do tych wstępnych prezentacji. Ok, rozumiem, że jak się nie pojawiają pytania, to na ten moment wszystko jest ok. Teraz, jak rozumiem, od razu prezentujemy projekt, tak? Czy jeszcze tutaj Państwo z EDMK by chcieli słowo wstępu? Ja ze swojej strony pozwolę sobie tutaj przywitać Jasne. Państwa i bardzo podziękować za to spotkanie i za tu widzę dość liczny udział. Oczywiście oddam za chwileczkę głos projektantów i poproszę o tutaj omówienie dokładnie zakresu tutaj naszych rozwiązań projektowych. Także proszę firmę Techmer o głos w tej sprawie i omówienie zakresu rozwiązań projektowych, żeby Państwo mogli się odnosić i oczywiście będziemy potem udzielać odpowiedzi na pytania, jeżeli się pojawią. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dziękujemy za głos. Chcieliśmy Państwu przedstawić projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Bojki oraz Cechowej. Mimo nazwy używanej dla tej inwestycji mikrorondo, to nie jest mikrorondo parametrycznie. Projektujemy zgodnie z wytycznymi zamawiającego rondo o średnicy 32 metry, o jezdni szerokości 6 metrów. To wszystko po to, aby zapewnić przejazd autobusów na tym skrzyżowaniu na wszystkich relacjach. Oprócz tych, które są aktualnie obsługiwane, czyli z Cechowej w ulicę Bojki, zapewniamy również możliwość przejazdu autobusów na wszystkie inne relacje, gdyby w przyszłości miasto zdecydowało o dodatkowych liniach autobusowych. W ramach tego zadania projektujemy również chodniki i ścieżki rowerowe. Mając na uwadze to, że w przedmiotowym terenie niedawno zostały wybudowane ścieżki rowerowe, naszym zadaniem była jak najmniejsza ingerencja w istniejący nowo wybudowany układ, co naszym zdaniem udało się zrealizować. Zaprojektowaliśmy ścieżki rowerowe i chodniki w nawiązaniu do tych, które są w stanie istniejącym, do tych szerokości, do tych dojść, które Państwo macie w tym momencie. Całość tego układu mieści się na działkach gminnych, nie ingerujemy w działki prywatne. Udało nam się również pozostawić bez naruszenia mur, który jest tutaj przy klasztorze Nazaretanek, przy zgromadzeniu Nazaretanek. W ramach tego opracowania przewidujemy również budowę odwodnienia całego układu drogowego oraz budowę nowego oświetlenia i przebudowę tych sieci, które są nam potrzebne do przebudowy ze względu na kolizję. Całe zadanie miało na celu również ograniczenie kolizji z zielenią, czyli wszędzie tam, gdzie mogliśmy odgiąć układ drogowy, żeby pozostawić istniejące drzewa, to też uczyniliśmy. Dlatego przykładem jest chodnik w ulicy Bojki, który jest o różnym przebiegu na różnych odcinkach właśnie w celu zachowania jak największej ilości zieleni. Wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe będą doświetlone, tak żeby byli piesi i rowerzyści widoczni dla osób kierujących pojazdami. I tak jak wspomniałam, wszystkie aktualne ciągi piesze zostają zachowane. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, my oczywiście chętnie na nie odpowiemy. I za ewentualne wycinki będą realizowane nasadzenia zamienne, jednak lokalizacja tych nasadzeń nie jest jeszcze wskazana przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Myślę, że jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś sugestie, to my możemy je przekazać do zarządu. Bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękuję za sprawne wprowadzenie. Widzę tutaj, że pojawia się już pierwsze pytanie tutaj od Państwa, pani Agnieszka Pers się zgłasza. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Ja w zasadzie trochę w imieniu taty. Mam takie pytanie, ponieważ jesteśmy właścicielami, współwłaścicielami gruntów po stronie, no, można powiedzieć, poniżej klasztoru Nazaretanek, po tej stronie autostrady. To są działki 195 przez 17, obręb 62 z tego co pamiętam. I chciałam, 64, przepraszam. I chciałam zapytać, czy w związku z budowanym tym rondem planujecie Państwo jakąś rozwój tej infrastruktury drogowej w kierunku autostrady,
tak aby do tych obszarów mógł być dojazd, tudzież ewentualnie jakieś możliwości, nie wiem jak to elegancko ująć, ale to może chyba powiem najbardziej wprost, ponieważ w tej chwili jest tam przygotowywane studium i projekt zagospodarowania. W tej chwili to jest traktowane w części jako zieleń niezagospodarowana. Czy jakieś plany wykupienia przez gminę, na przykład w celu tam rozszerzenia jakiejś infrastruktury? I stąd nasze pytanie, czy od tego ronda będzie możliwość właśnie jakichś dróg dojazdowych, tak żeby po prostu do tych działek był prostszy dojazd? Wydaje mi się, że to jest pytanie raczej do Zarządu Dróg Miasta Krakowa, jeżeli chodzi o plany inwestycyjne przyszłościowe. Póki co nasza inwestycja to jest to, co widzimy teraz na planie sytuacyjnym. Technicznie oczywiście jest możliwość dołączenia czwartego wlotu w kierunku południowym na obszarze mniej więcej działki, to jest 172 przez 14, czyli w dół. Tam ta działka zresztą też jest gminna i dalsza kontynuacja układu drogowego technicznie jest możliwa, przy czym no, nie w ramach tej inwestycji. A co do planów, no to już może pani kierownik tutaj by mogła coś więcej powiedzieć, dalszych ewentualnych. Dzień dobry. Jeszcze raz, znaczy się, tak jak tutaj wspomniano, to zadanie nie przewiduje połączenia tej części tutaj nieruchomości i no, nie znane mi są tutaj plany w tym zakresie, żeby to były, ten rozwój sieci był w ten sposób, o którym Państwo mówią. A czy Państwo składaliście może jakieś oficjalne wnioski tutaj do miasta w tym zakresie? W tym momencie złożyliśmy w związku z możliwością składania wniosków do planu ogólnego miasta, który został do 29 maja przedłużony. Tak, tutaj rodzice złożyli taki wniosek. Podobnie jak jeszcze dwójka, bo tak jak mówię, tam jest, no z naszej rodziny jest kilku współwłaścicieli tej działki. Nie ukrywam, że jeżeli miasto byłoby zainteresowane rozwojem tej inwestycji, na przykład brakowałoby obszarów, no to jesteśmy tutaj otwarci na propozycje, ponieważ w tym momencie tak naprawdę poza bobrami tam niewiele jest. Rozumiem. No to tak jak właśnie Pani wspomniała, na ten moment my tutaj nie mamy w planach rozwojowych, ale jeżeli będą ze strony Państwa jakieś wnioski o uzbrojenie tego terenu, to prosilibyśmy o złożenie konkretnego tutaj jakby. To do Państwa, do Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Myślę, że tak. My tu jesteśmy odpowiedzialni za rozwój infrastruktury, więc jeżeli będziemy potrzebowali jakichś dodatkowych opinii i tym podobnych rzeczy, to my oczywiście ich we własnym zakresie zaciągamy. Ale też będziemy mieć oczywiście na uwadze gotowość Państwa tutaj do jakby oddania, tak, pod rozbudowę tych dróg, części nieruchomości, bo chyba dobrze tak Panią zrozumiałam w tym zakresie. Tak, rozumiem, tak? Że to oddanie jest tutaj pewnym uproszczeniem. Natomiast no w cudzysłowie, prawda, no przychylenie się do zajętości oczywiście. Pytanie, czy złożenie do Państwa zapytania jest to określone jakimś drukiem, jakąś formalną procedurą, czy wystarczy to pisem z opisem działu mapki sytuacyjnej, gdzie ta działka się znajduje? Myślę, że mając na uwadze tak ogólną, bo rozumiem, że nie ma tam żadnej konkretnej inwestycji, to zawsze Państwo możecie się z ogólnym wnioskiem do nas zwrócić na temat planów, jeżeli będzie taka zasadność i faktycznie potrzeba zabudowy tego typu rozwiązań projektowych. My mamy listy rankingowe, na których umieszczamy tego typu wnioski składane czy to przez mieszkańców, czy przez Rady Dzielnicy i oczywiście pojawi się to na listach rankingowych. Proszę mieć też na uwadze, że wiadomo, na to są potrzebne środki, to są już, prawda, dodatkowo decyzja będzie tutaj po stronie też Rady Miejskiej, jeżeli taka inicjatywa będzie, ale jak najbardziej Państwa wniosek gdzieś tam w listach rankingowych się znajdzie i będzie brany pod uwagę przy rozwoju sieci w tym rejonie dróg. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Serdecznie też dziękuję za pytanie i za odpowiedź. Tak, czy są jakieś inne pytania, uwagi do tej dzisiaj dyskutowanej inwestycji? Więc tak, zaznaczę jeszcze tylko, że
że jest też został uruchomiony formularz przez Zarząd Dróg, gdzie mogą też Państwo do 20 maja zgłaszać swoje uwagi. I tutaj napłynęły już przed spotkaniem jakieś pierwsze pytania związane właśnie z tą inwestycją przez formularz. O, tutaj właśnie widzimy na ekranie informacje o tym formularzu, więc tutaj zapraszamy cały czas do dodawania. To może w takim razie, jak póki co się nie powiem jakieś nowe pytania, to też wrócimy do tych, które już zostały wysłane przez formularz. Więc w formularzu na przykład zadano pytanie o możliwości czy plany związane z nasadzeniami zieleni wewnątrz ronda. Tak jak wspomniałam na początku, Zarząd Zieleni Miejskiej jeszcze nie określił nam lokalizacji nasadzeń rekompensacyjnych. Jeśli chodzi o samą wyspę Ronda, to na tej wyspie jest duża ilość sieci, więc też lokalizacja ewentualnych nasadzeń, gdzie trzeba zaznaczyć, że mogą być to tylko nasadzenia niskie, czyli jakieś kwiaty i krzewy, będzie uzależniona właśnie od lokalizacji tych sieci i od konieczności dostępu do tych sieci. Więc Jeszcze wejdę tutaj słówko, jeszcze jest jedna kwestia, mianowicie kwestia widoczności. Także nie ma możliwości sadzenia drzew w tym momencie na wyspie Ronda. Tak, dlatego ewentualne nasadzenia to mogą być jakieś niskie krzewy i ozdobne rośliny, które nie będą rosnąć wyżej niż pół metra. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Widzę, że tutaj cały czas pojawiają nam się nowi uczestnicy. Może w takim razie dla tych nowych osób powtórzę. W tym momencie tutaj mamy Państwa z biura projektowego Techma oraz Państwa z Zarządu Dróg Miasta Krakowa i zapraszamy do zadawania pytań związanych właśnie z budową ronda przy ulicy Cechowej i Bojki. Wszystkich Państwa, którzy mają jakieś pytania, proszę tutaj o skorzystanie z tej opcji podnieść rękę i ja będę taki głos przekazywał. Więc zachęcam bardzo do zadawania tutaj pytań związanych z tą inwestycją. To może Państwo jeszcze tutaj, póki się zastanawiają nad pytaniami, bardzo tutaj zachęcam, żeby zadawać, co Państwu do głowy przychodzi. W takim razie może wrócę jeszcze do kolejnego pytania, które było już drogą formularza przekazane. Tutaj zostało zadane pytanie o to, czy zostanie zachowana ciągłość i równość poziomu chodnika na skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi prowadzącymi do ulicy Bojki. Tak, oczywiście. Przekroczenia ciągami pieszymi tych blotów dróg wewnętrznych będą realizowane poprzez obniżenie krawężnika, tak jak na przejściach dla pieszych, czyli maksymalnie do 2 cm. I te przejścia dla pieszych są na jak najkrótszej drodze, które są takie naturalne dla pieszego poruszającego się wzdłuż ulicy Bojki. Dziękuję bardzo. Tutaj nam się też pojawiło pytanie na czacie, więc ja odczytam dla wszystkich. Pan lub pani pseudonim Butter pisze, witam. Czy inwestycji tej nie dało się połączyć z niedawną przebudową układu drogowego? Myślę, że to pytanie do Zarządu Dróg raczej. Prawdopodobnie tak. Dzień dobry, Przemysław.
Przemysław Czech. W ramach poprzedniej inwestycji nie zakładaliśmy budowy tutaj ronda. Na wniosek państwa, w szczególności radnych, została podjęta decyzja, że będzie wykonywane w następnej kolejności po zrealizowaniu tych ścieżek dla rowerów tego ronda, nad którym teraz się skupiamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytanie, za odpowiedź. Zachęcam Państwa tutaj do zadawania pytań, jeśli faktycznie ktoś woli w formie takiej, żeby napisać na czacie. Myślę, że to też będzie w porządku. Ja je odczytam, ale też można podnosić tutaj rękę i zadawać je werbalnie. Okej, to mamy jeszcze jedno pytanie pochodzące z formularza. Pytanie brzmi o pytanie brzmi, czy zostanie zastosowane, czy zostaną zastosowane pasy prowadzące dla osób niedowidzących na wszystkich chodnikach objętych inwestycją. Pasy naprowadzające zostaną zlokalizowane przy zmianach kierunków dla pieszego, który jest niedowidzący, czyli tam, gdzie w ciągu chodnika pojawia się poprzeczne dojście do przejścia dla pieszych. I jest to zgodne ze standardami, które są aktualnie obowiązujące dla miasta Krakowa. Nasze rozwiązanie przewiduje te faktury, które osoby niedowidzące powinny rozpoznać jako początek takiej strefy nakierowującej ją na przejście i koniec, tak? Więc jeżeli są chodniki w ciągu ulicy Bojki czy Cechowej, one są prostymi odcinkami, to wtedy nie ma konieczności realizacji tych pasów medialnych. Pięknie, pięknie dziękuję za odpowiedź. W międzyczasie pojawiło się od Państwa kilka nowych pytań. Widzę, że niektóre do biura projektowego, niektóre do zarządu dróg. To może ja, tak jak poprzednio, będę po prostu takie pytanie z czatu dla wszystkich czytał i następnie prosił o odpowiedź. Więc pytanie pierwsze od mieszkanki lub mieszkańca o pseudonimie Katar. Życzymy zdrowia. Dzień dobry. Czy wyjazd z Cechowej będzie miał nakaz skrętu w prawo? Jest bardzo kolizyjny skręt w stronę pętli autobusowej. Na samym rondzie będzie możliwa każda relacja. Nie wiem, czy tu nie ma na myśli uczestnik jakiegoś konkretnego wyjazdu na ulicę Cechową, to prosiłabym o doprecyzowanie, o który wyjazd na ulicę Cechową chodzi, o który wyjazd chodzi. Jeżeli chodzi o skręt z ulicy Bojki w ulicę Cechową, to wszystkie relacje są możliwe. Zapraszamy tutaj o to uszczegółowienie. Jeśli jeszcze tutaj pani lub pana wątpliwości nie są rozwiane, to zapraszamy na czacie o uszczegółowienie. Kolejne pytanie od pani Iwony. Czy na realizację ronda przewidziane są środki w budżecie? Kiedy może nastąpić ewentualna realizacja? To jak rozumiem, do zarządu dróg. Dzień dobry. W chwili obecnej nie mamy zapewnionego finansowania na realizację. Na ten rok jest planowane rozliczenie, to znaczy uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację i następnie będziemy na lata następne wnioskowali o realizację tego zadania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwa cały czas niezmiennie zachęcam do zadawania kolejnych pytań, czy to na czacie, czy to zgłaszając się, podnosząc rękę. Mam jeszcze tutaj dwa zgłoszone na czacie. Pierwsze od pani Dominiki. Czy planowana jest jakakolwiek przebudowa pobliskiego skrzyżowania ulicy Cechowej i ulicy Stojałowskiego? Myślę, że to też do zarządu dróg bardziej pytanie niż do państwa z biura projektowego.
Sprawdziłem w WPF-ie i nie mamy takiej inwestycji. Tu widzę, że kolejne pytanie dotyczy również Łużyckiej i Rżącka Niebieska. Nie ma wpisanej takiej inwestycji jako zadanie. Tutaj pani Dominika doprecyzowuje, że to chodzi o stojaku Stojałowskiego, ale z zapętli autobusowej. Okej, ale rozumiem, że pan już to też sprawdził i tych planów póki co nie było W WPF-ie formułowanego. takiej inwestycji nie znalazłem, więc. Okej, tutaj pan Katar o tym samym skrzyżowaniu wcześniej pisał, więc nam się krąg zapętlił. Dobrze, zapraszam. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Mamy jeszcze dużo czasu. W międzyczasie też może prześlę na czacie link, pod którym można znaleźć ten formularz, o którym była mowa. Ale zapraszam też do zadawania pytań w trakcie spotkania. Przesłałem właśnie na czacie link do tej strony, którą widzimy teraz. Tam znajdują się te informacje związane też z planem. Jest do pobrania, do wglądu plik właśnie z planem sytuacyjnym i właśnie możliwość zostawienia swoich uwag do 20 maja. Tutaj na górze właśnie w menu mamy zgłoś uwagi do inwestycji. Mamy kolejne pytanie od pana Jerzego Migduły. Szerokość jezdni na rondzie to 6 metrów, czyli jak dwa pasy. Jaka będzie organizacja ruchu na samym rondzie? Tak, szerokość jezdni to 6 metrów, ponieważ ta szerokość zapewnia przejezdność dla autobusów, zarówno przegubowych, jak i nieprzegubowych. Jeśli chodzi o organizację ruchu, to projekt będzie opracowany po tym, jak będziemy mieć już ostateczną geometrię określoną również po uwzględnieniu od Państwa uwag. I ta organizacja ruchu będzie zatwierdzona przez miejskiego inżyniera ruchu. Malowania na rondzie nie stosuje się w tym momencie, żeby zawęzić jego szerokości. Samo rondo jest w sumie jest takim standardowym rondem, jeśli chodzi o Kraków i przejezdności dla autobusów. Może 6 metrów się komuś wydawać dużą szerokością na odcinku prostym, ale tutaj mamy to cały czas w łuku, tak? To też pojazd troszkę inaczej się zachowuje i wygląda w trakcie skrętu i więcej powierzchni zajmuje. Także to jest standardowy rozmiar ronda, który jest wymagany przez Zarząd Transportu Publicznego, tak żeby mógł przejechać autobus. Dziękuję bardzo za pytanie i za odpowiedzi. W międzyczasie pojawiły nam się nowe pytania na czacie. Okej. Okej. Widzę tutaj, że
że też jeszcze się pojawiła wątpliwość tutaj odnośnie tutaj odpowiedzi poprzedniej. Pan Jerzy tutaj skomentował odpowiedź, że pytanie nie dotyczyło procedury, tylko konkretnego podejścia. Tak jak wyjaśniliśmy na rondzie, nie będzie żadnych malowań, które będą zawężały szerokości jezdni. I tak jak tu zostało wspomniane, samochód poruszający się po tej tarczy ronda, znaczy nie będzie możliwości, żeby dwa samochody poruszały się obok siebie po tarczy ronda. To jest rondo jednopasowe. Dokładnie tak. Okay. Dziękuję za to, za ten komentarz. Okay. Mamy dwa pytania. Jeszcze jedno od pana Badger, o Niku Badger. Czy przy inwestycji analizowane było zawężenie wlotu skrzyżowania do jednego pasa ze strony ulicy Cechowej, czyli od strony południowej? Przy poprzedniej przebudowie, w której było dodanie azylu dla pieszych, no, spowodowało to dodanie azylu dla pieszych spowodowało korki w godzinach porannych sięgających skrzyżowania Cechowa-Stojałowskiego. Więc pytanie jest, tak jak rozumiem, o zwężenie wlotu skrzyżowania do jednego pasa z ulicy Cechowej. Projektując rondo jednopasowe, musimy każdy wlot i wylot zaprojektować jako jednopasowy. W tym zadaniu nie było wskazane, że mamy analizować możliwość umieszczenia w tym miejscu ronda turbinowego, gdzie mogłyby być wtedy dwa pasy na wlocie. Zadanie było jasno powiedziane, rondo jednopasowe, gdzie narzucone było od razu, zgodnie ze standardami i warunkami do projektowania, że muszą być jednopasowe wloty i wyloty z tego skrzyżowania. Na ogół rondo pracuje lepiej niż skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe. Tutaj jest jeszcze wcześniej pytanie Mateusza, ale tak rozumiem, jest też kolejne pytanie od pana Jerzego, które jest w temacie, więc może najpierw pokontynuujmy ten temat, a potem przejdziemy do tego innego zagadnienia, czyli takie doprecyzujące pytanie, czyli jeden pas jest wyznaczony, a dwa niewyznaczone. I pytanie, kto będzie opracowywał SOR? My będziemy opracowywali projekt w sprawie organizacji ruchu, zatwierdzał będzie miejski inżynier ruchu. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Też Państwa, którzy są aktywni na czacie i innych też zapraszam do zadawania pytań, do zgłaszania się i przejmowania głosu. Myślę, że pewne rzeczy może być po prostu łatwiej wyjaśnić, pewne pytania będzie łatwiej też tutaj dokładnie nam zrozumieć i odpowiedzieć, jak będzie to wyjaśnienie. Bo widzę, że tutaj pojawia już się kolejna prośba o doprecyzowanie, ale może zanim wrócimy, to zadam to pytanie, które kilka minut wcześniej zadawał pan Mateusz, trochę w związku z inną sprawą, czyli pytanie o to, czy w związku z przebudową ronda będą likwidowane progi zwalniające przed oraz za rondem. Analiza, czy te progi będą likwidowane, czy nie, będzie na etapie projektu stałej organizacji ruchu. Z doświadczenia wiemy, że zarząd, znaczy, że miejski inżynier ruchu nie chce likwidować istniejących progów zwalniających. Tak jak powiedziałam, ostateczna decyzja będzie należeć do niego na etapie uzgadniania stałej organizacji ruchu. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Mamy jeszcze tutaj raz prośba o doprecyzowanie, bo od pana Baczera. Więc jeszcze raz to pytanie brzmi tak. Czy przy analizie inwestycji ronda Cechowa Bojki brano pod uwagę skrzyżowanie Cechowa Stojałowskiego, gdzie po przebudowie korek na ulicy Cechowej sięga skrzyżowania Cechowa Wyżyn?
Wyjaśniam już Państwu, że nasze zadanie polega na wykonaniu projektu budowlanego. Kilka lat wstecz była opracowana koncepcja przez inne biuro projektowe tego ronda w tym miejscu i został wybrany wariant do zrealizacji. My projektujemy rondo o analogicznych parametrach, jak zostało wybrane podczas tej koncepcji na wcześniejszym etapie. Nasze zadanie nie było określone jako analiza całego układu drogowego w tym obszarze przy uwzględnieniu ulicy Stajałowskiego. Parametry, które są dla tego ronda zadane, były nam narzucone przez zamawiającego. Tak, żeby zapewnić, można było przejedność, tak jak mówiliśmy wcześniej, komunikacji zbiorowej, a jeżeli chodzi o zakres zadania, to był konkretnie określony, czyli mieliśmy zaprojektować rondo w tym miejscu i tak też zrobiliśmy. Rondo, tak jak mówiłam wcześniej, pracuje lepiej niż skrzyżowanie trójblotowe, więc powinny poprawić się warunki ruchu w tym miejscu. No i na pewno jest bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o wszystkie relacje, bez mniej punktów kolizyjnych. Bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedzi. Jest też jedno pytanie, kolejne pytanie tutaj od pana o Niku Bacze. Pojawiło się jeszcze pytanie od pana Piotra, więc idąc od góry. Tutaj jest pytanie o to, czy jest szansa na dokładniejszą analizę projektu właśnie od strony SOR, o ile i tutaj, o ile panu wiadomo, organizacja ruchu przy poprzedniej przebudowie została zmieniona wkrótce po oddaniu inwestycji. My projekt organizacji ruchu dopiero będziemy robili. Ale to dziś pod koniec zadania, tak, żeby miał dłuższy termin ważności, ponieważ uzgodnienia w tym zakresie są dość krótkie. Także to, co jest na razie narysowane, to jest taka wstępna przymiarka do znakowania poziomego, ale to, co widzimy na planszy sytuacyjnej, nie zawiera szczegółów jeszcze w zakresie oznakowania, także to dopiero będzie wykonane. Jak najbardziej. Tak, i kwestia, czy do tej organizacji ruchu będziemy musieli przeanalizować również skrzyżowanie z ulicą Stojałowskiego, będzie leżeć w gestii miejskiego inżyniera ruchu na etapie uzgadniania tej dokumentacji. My oznakujemy całe to rondo, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, także pełne oznakowanie tutaj będzie. Poziome, jak i pionowe. Bardzo dziękuję za pytanie, za odpowiedzi. Kolejne pytanie od pana Piotra. Pan Piotr tutaj pyta, rozumiem, ze zdziwieniem o kwestię zawężenia ruchu do jednego pasa. Rozumiem, czy to tutaj pytanie, czy jest to konieczne, czy to na pewno ma sens. Tak jak już wspomniałam, na rondo jednopasowe musi być jednopasowy wlot. Nie możemy zrobić dwupasowego wlotu, ponieważ wtedy wprowadzilibyśmy dwa auta na jeden pas ruchu. To jest niebezpieczne, to jest niezgodne z przepisami i niemożliwe do wykonania. To, co teraz Państwo widzicie, to jest zgodne z wytycznymi do projektowania, zgodne z zamówieniem i nie podlega zmianie, jeśli chodzi o te parametry, które narzucają nam przepisy. Serdecznie dziękuję. Tutaj Państwu przypominam, bo Państwo wszyscy wybierają czat, ale też zapraszam tutaj do zgłaszania się. Można te pytania czy uwagi zgłaszać przez mikrofon po prostu, więc też do tego zapraszam. Jest jeszcze na czacie jedno pytanie od pana Mateusza. Pytanie, kiedy będą zabezpieczone pieniądze na inwestycje, kiedy się ona rozpocznie i czy podczas budowy będzie tam przejazd? To, jak rozumiem, bardziej do zarządu dróg pytanie kierowane. O środki na realizację inwestycji będziemy wnioskować zaraz po tym, jak dostaniemy decyzję umożliwiającą jej realizację. No, kiedy się rozpocznie, to po
po wyłonieniu wykonawcy, jak będziemy mieć zabezpieczone środki na realizację, a odnośnie czy będzie przejazd podczas budowy, to już będzie analizowane na etapie realizacji inwestycji. Tak, no dokładnie, ja tu może w uzupełnieniu wypowiedzi pana dyrektora. Tak właśnie jest też, proszę państwa, po tym jak opracujemy dokumentację projektową, uzyskamy zgody, wykonamy kosztorysy inwestorskie, wtedy mamy jakby ogląd całej sytuacji, przede wszystkim na koszty i mając tą wiedzę, jaki szacujemy sobie koszt tej inwestycji, możemy wnioskować do Rady Miasta Krakowa, tutaj miejskiej, która podejmuje decyzję. Jeżeli tylko są środki finansowe, my staramy się przystępować do realizacji inwestycji przygotowanych niezwłocznie. Więc na pewno, jak tylko otrzymamy tutaj informacje o kosztach inwestycji, będziemy się starać te pieniążki i środki pozyskiwać. I też, tak jak tutaj pan dyrektor wspomniał, wszystko zależy oczywiście od tego, czy przejezdności, no ale oczywiście co do zasady, prawda, staramy się, prawda, panie dyrektorze, zapewniać dojazd i nie wprowadzać takich utrudnień, by one znacząco paraliżowały ruch w danych okolicach, więc zawsze mamy na uwadze to, aby dojazd był przede wszystkim też dla posesji i dla pojazdów komunikacji zbiorowej, więc to oczywiście wszystko zależy od tego, jak zostanie zorganizowane, ale zawsze mamy na uwadze minimalizację utrudnień. Ja tylko chciałam jeszcze tutaj odnieść się do pytania pana Badżera, bo tutaj tak pan moderator wskazuje, odczytując tą nazwę. To było pytanie z 17:38 odnośnie tego, że po zrealizowaniu inwestycji, rozumiem tej, która była wcześniej zrealizowana, nastąpiły zmiany w stałej organizacji ruchu na tym odcinku. My też chcieliśmy tutaj zwrócić, proszę państwa, uwagę, że czasami po inwestycji zdarza się tak, że jakieś korekty do organizacji ruchu są wprowadzane. One są wprowadzane przez miejskiego inżyniera ruchu, który po pewnym czasie analizy ruchu, jaki się odbywa na danych odcinkach, czasami wprowadza korekty w stałej organizacji ruchu w celu po prostu poprawy i przejezdności, a także bezpieczeństwa na tym odcinku, więc czasami się tak zdarza, ale jest to jakby niezależne od nas, tylko tutaj zarządzający ruchem czasami takie korekty wprowadza. Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytanie i jeszcze odniesienie się do tej poprzedniej sprawy bardziej szczegółowo. Pojawiło nam się w międzyczasie kilka pytań. Pierwszy dalej kontynuuje kwestię od tej inwestycji od strony organizacji. Pytanie od pani Kasi. Czy wiadomo, jakie są koszty dla tej inwestycji? Na ten moment jeszcze nie, ponieważ nie mamy dokumentacji projektowej zakończonej. Dokumentacja jest na początkowym etapie, że tak powiem. Mamy geometrię, którą państwu mogliśmy przedstawić, bo została zaopiniowana przez jednostki miejskie. I w tym momencie trwają uzgodnienia i opiniowania tras sieci, które muszą zostać przebudowane i które będą generowały większość kosztów tej inwestycji, więc na ten moment jeszcze koszty samej inwestycji nie są znane. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Kolejne pytanie mamy od pana Jerzego. Pytanie dotyczy tego, czy szerokość opaski wewnętrznej wynosi 1,5 metra oraz z jakiego będzie materiału? Tak, szerokość opaski wynosi 1,5 metra, jest zgodna ze standardami i będzie wykonana z kostki kamiennej. Dziękuję bardzo. Jest tutaj pytanie od pana Piotra i widzę, że jeszcze ma dwa serduszka, więc tutaj można powiedzieć, że to potrójnie zadane pytanie. Więc tak, pytanie brzmi, czemu w tym miejscu nie zastosować ronda turbinowego, które sprawdziło się na przykład bardzo dobrze przy dworcu MDA. Tak jak rozumiem, tutaj jest takie pytanie, jak państwo odpowiedzą na takie zarzuty, że stosowanie jednego pasa ruchu to jest próba jakiegoś tak odgórnego, można powiedzieć, ograniczenia ruchu samochodowego w mieście.
Z naszej strony realizacja ronda jednopasowego to były warunki zamówienia, więc tak zostało to zaprojektowane. A jeśli chodzi o to, dlaczego tak zostało nam zamówienie stworzone, no to już jest pytanie do zarządu dróg. Nie w każdym też miejscu rondo turbinowe ma uzasadnienie, także to też trzeba brać pod uwagę. Możliwe, że tutaj zarządca i może też organizator ruchu to przemyśleli i zdecydowali się na tego typu rozwiązanie. Jak już tutaj wcześniej było wspomniane, proszę Państwa, była koncepcja przebudowy tego skrzyżowania i najlepszym i najbardziej zasadnym pod względem bezpieczeństwa, a także i tutaj słusznie mieszkańcy podnoszą i uspokojenia ruchu na tym odcinku, wybrano został taki wariant. On również spełnia warunki dla komunikacji zbiorowej, ale i poprawia zdecydowanie bezpieczeństwo, spowalnia ruch. W jakimś sensie rozumiemy tutaj podnoszone zarzuty odnośnie ograniczenia może ruchu samochodowego, ale proszę mieć na uwadze, że przy naszych inwestycjach staramy się pogodzić tutaj po prostu wszystkich użytkowników drogi, i pieszych, i rowerzystów, a także pojazdy. Stąd takie, a nie inne rozwiązania wprowadzamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Mamy jeszcze dwa pytania na chwilę obecną. Pytanie od pana Kamila. Czy technologia prowadzenia przebudowy skrzyżowania zapewni przejezdność pojazdów komunikacji miejskiej? Linie autobusowe 133 oraz 433. To będzie analizowane na etapie realizacji, to znaczy przed realizacją i na pewno ujęte w zamówieniu na realizację. To nie jest jeszcze ten etap, żeby technologię wykonywania określać, no i te czasowe organizacje ruchu, ale na pewno jeżeli będzie taka możliwość, no to będziemy dążyli do tego, żeby utrzymać ten ruch dla autobusów, dla komunikacji zbiorowej cały czas. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Okej. Widzę, że już tutaj nam się zaczyna dyskusja ożywać, także dziękuję za głosy. Mamy kilka kolejnych pytań, uwag, sugestii. Najpierw pan Mateusz kontynuuje właśnie kwestię środków i tutaj pytanie brzmi, że na progi zwalniające na ulicy Stojałowskiego zostało wydane 300 tysięcy złotych, na ulicy Stojałowskiego i Cesowej, i pytanie, czemu na rondo nie ma teraz pieniędzy. I to jest, rozumiem, komentarz. Okej, okay, to już, to może później już pójdziemy do tego drugiego tematu, bo to już od pana Matusza już komentarz do innego tematu, więc póki co to pytanie jeszcze raz o to zabezpieczenie środków, czemu one nie są zabezpieczone. Tak jak mówiliśmy wcześniej, środki będą zabezpieczane, będziemy wnioskowali o nie po tym, jak poznamy ostatecznie koszty, jakie są, a te będziemy znali po zakończeniu etapu projektowego. Szanowni Państwo, tutaj widzę, że mamy jakby na czacie bardzo dużo wiadomości, są reakcje, są odpowiedzi. To dobrze, że jakby dyskusja nam żyje, ale może jednak ja bym poprosił raz jeszcze, żebyśmy może postarali się przenieść tą dyskusję tutaj głosowo, bo wydaje mi się, że dużo po prostu płynniej i szybciej nam się uda komunikować, niż jak ja będę czytał Państwa słowa, tak? Tutaj zapraszam do zgłaszania się ręką i do po prostu mówienia tych rzeczy, które Państwo też rozwijają na czacie. Okej. Okay. Tutaj pojawia się kilka głosów, tak jak rozumiem, polemicznych w kontekście tej decyzji właśnie, czy jeden pas, czy dwa pasy i jakiego typu rondo.
Pan Mateusz zwraca uwagę na to, że w tym miejscu i tak ruch już był spokojny, więc tutaj nie zgadza się z tą oceną, że należy na tym miejscu ruch uspokajać, na przykład właśnie w prowadzeniu jednego pasa. Kolejne komentarze tutaj dotyczące tego samego tematu od pana Badżera, to właściwie pytanie. Czy nie można było w takim razie w tym miejscu realizować podobnego ronda, jak to przy ulicy Medwieckiego i Centrum Handlowe Czyżyny? Tam na Medwieckiego jest rondo w stanie istniejącym jednopasowe, tylko jest przerobione poprzez malowanie poziome na turbinowe. Tak to wygląda. My mamy tutaj wskazany konkretny typ ronda, jednopasowy. No, prawda jest taka, że jednopasowe rondo jest najbezpieczniejsze, jeżeli chodzi o punkty kolizji. Jeżeli chodzi o rondo turbinowe, to na pewno ma większą przepustowość, to bez dwóch zdań, tak? Ale zamówienie jest takie, jakie jest. Na podstawie koncepcji robimy rondo jednopasowe i tyle. No, zakładam, że to było analizowane. Tak jak mówię, no, nie wszędzie ronda turbinowe akurat mają uzasadnienie. Nie będę w to wnikał, robimy po prostu tak jak stanowiło zamówienie. Dokładnie, bo tak jak już wcześniej tutaj pan projektant wspomniał, była koncepcja wykonywana i wybrano to jako wariant najbezpieczniejszy i najlepszy dla tego odcinka po analizach ruchu. W związku z tym ja też tutaj jak najbardziej zgadzam się z panem projektantem, że jest rondo jednopasowe, jest pod względem punktów kolizji rondem bezpieczniejszym. Szczególnie, proszę Państwa, właśnie z uwagi chociażby na pieszych, którzy muszą przekraczać rondo i wiadomo, wpływają też na ruch w tej okolicy rond. Dziękuję. Więc jak ja tutaj rozumiem, że mamy właśnie grupę kilkoro osób, które bardzo tutaj jasno wyrażają postulat przemyślenia, tak jak rozumiem, tej decyzji. Będzie to na pewno odnotowane. Ale w takim razie może zadam pytanie, bo tutaj widzę, że pojawił się trochę inny wątek. Wątek dotyczący przejść dla pieszych. Więc pytanie brzmi takie od pana Jerzego. Czy umiejscowienie tych przejść jest już finalne? W obecnej, i taki komentarz, w obecnej wersji autobus zjeżdżający z ronda, przepuszczający pieszych, może zablokuje rondo. Tak, jest finalne i jest to zgodne ze standardami. Nie widzę, nie znam ronda, gdzie by przejście dla pieszych było odsunięte na długość autobusu i wyciągnięta wysepka. Są to przypadki jednostkowe, jeżeli coś takiego nastąpi w danym momencie. Także nie robi się projektów tego typu, jak tutaj pan sugeruje, żeby autobus się zmieścił w kieszeni przed przejściem dla pieszych i nie zablokował ronda. Jeżeli będzie taka sytuacja, no to będzie i tyle, i to tylko nastąpi przez dany moment. Przejścia dla pieszych czy przejazdy rowerowe lokalizuje się w granicach 5 metrów od krawędzi ronda, zgodnie z wytycznymi, i tak to jest zaprojektowane. Po to, żeby pieszy nie musiał chodzić daleko i nadrabiać tej drogi, bo to o to chodzi również. Panie Krzysztofie, czy mnie słychać? Czy pan mnie słyszy? Tak, słychać. Rozumiem, że chciałby pan jeszcze skomentować. Proszę bardzo, przekażę głos, tylko też jeszcze na przykład, nie wiem, czy pan był na początku, ale jak proszę korzystać z tego podnoszenia ręką, ok? Tak, żeby po prostu mógł włączać i to jakoś okay. Widzieć wcześniej, ale jasne, proszę bardzo. W sprawie tego, co powiedziała pani z ZDMK na temat przejść dla pieszych i tak dalej, i tak dalej. No, ja wspomniałem o rondzie turbinowym, który jest pod dworcem. Tam jest przejście dla pieszych, mnóstwo ludzi tam przychodzi. Jest tam też przejazd dla rowerów, jeżeli dobrze pamiętam, i wydajność tego ronda jest oszałamiająca w stosunku do tego, co państwo jako ZDMK zaproponowaliście projektantom do wykonania. Ja absolutnie nie mam nic do zarzucenia projektantom, bo oni wykonali robotę, którą żeście im zlecili, więc do nich złego słowa nie. Ale czemu na etapie projektowania nie skorzystaliście z gotowych rozwiązań w mieście, które się sprawdziły, i to sprawdziły się doskonale?
bo przed wprowadzeniem ronda turbinowego na dworcu tam były niesamowite korki. Wprowadzono rondo turbinowe i może nie idealnie jak ręką odjął, ale jednak poprawiło się bardzo dużo się poprawiło w kwestii przepustowości tego ronda. Potrąceń pieszych tam nie widziałem, wypadków też nie widziałem, a ja robię 100 tysięcy kilometrów rocznie po Krakowie, więc widzę, w którym miejscu co się dzieje. Dziękuję bardzo. Tu się łapkę podnosi, dobra. Dziękujemy bardzo za pytanie. Ja się odniosę do tego, takie wytyczne co do geometrii typu tego ronda dostaliśmy od miejskiego inżyniera ruchu, ale widząc ile głosów jest, że tak powiem, żeby przeanalizować jeszcze kwestię wprowadzenia tutaj ronda turbinowego, no, porozmawiamy z miejskim inżynierem ruchu i na pewno na koniec konsultacji będą takie wyjaśnienia. Jeżeli byśmy pozostali przy tym typie, ewentualnie, jeżeli byśmy to rondo mieli przeprojektowywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że zgłasza się pan Jerzy, ale może jeszcze za sekundkę oddam głos, bo tutaj pojawił się jeszcze jeden wątek na czacie, więc może zamknijmy teraz jego. I za chwilę przekazuję głos, więc pytanie od pani Dominiki. Pociągnę jeszcze temat skrzyżowania ulicy Cechowej i Stojałowskiego. Pytanie, czy nie można było potraktować tej sprawy kompleksowo i zamówić projektu, który obejmuje od razu oba skrzyżowania, czyli Cechowej i Bojki oraz Cechowej i Stojałowskiego, ponieważ za parę lat czeka nas w takim razie kolejny remont. Tak jak podobnie no, w przypadku wielu inwestycji, często można by było, tylko to są zupełnie inne koszty zarówno opracowania dokumentacji projektowej, jak i środki na później realizację. Więc no, mając taki budżet, jaki mamy, ograniczone to jest na razie tylko i wyłącznie do ulicy Cechowej Bojki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze na czacie pytania, ale może w takim razie najpierw pan Jerzy, który się zgłasza i potem jeszcze wrócimy do czatu. No, dzień dobry. Szanowni Państwo, tak zajmuję się od kilku lat hobbystycznie amatorską organizacją ruchu i tu widzę, pomijając aspekty kosztowe i to wszystko, co zostało na czacie napisane, można powiedzieć, pewnego rodzaju podejrzeniu o niegospodarność, jakby najpierw jeden remont, robienie czegoś po to, żeby teraz robić rondo. Natomiast wracając do samego ronda, do samego projektu. Skoro po obwiedni ronda mamy 7,5 metra, tak jak Państwo powiedzieli, 6 metrów jezdni, 1,5 metra opaski, to pytanie takie, o ile mniejsza musiałaby być, czy może inaczej, czy przy tym kształcie ronda, o ile mniejsza musiałaby być wyspa, albo o ile więcej trzeba by było powiększyć ten obszar ronda, żeby można było wprowadzić tam rondo jednopasowe, ale turbinowe, bo tu padają hasła o dwóch pasach wjazdu. Wydaje mi się, że to nie, dla bezpieczeństwa pieszych nie ma uzasadnienia. Natomiast na samym rondzie to, co właśnie też padło odnośnie ronda w Czyżynach, że tam przy pomocy malowania zostało zrobione rondo turbinowe i działa sprawnie, więc stąd też były moje pytania o projekt organizacji ruchu, bo jeżeli on będzie powstawał na końcu, to będzie takim de facto odtworzeniem tego, co zostało zaprojektowane od strony, można powiedzieć, takiej tej ziemnej, a nie pomysłu, jak należy po tym rondzie jeździć. To, co wskazałem w przypadku autobusów, może ich tam nie ma w tym momencie dużo, ale każdy jakiś większy pojazd będzie blokował. Znów pan projektant ma rację, jest to zgodne z wytycznymi, zgodne z przepisami, tylko nie zawsze chodzi o to, żeby było wyłącznie zgodne, ale żeby też uwzględniało pewne aspekty funkcjonalne, więc brak
turbiny, tak na dobrą sprawę, czy podwójnego pasa, czyli umożliwienia wyjazdu z bojki w lewo, w cechową, w kierunku Łomżonki, w sytuacji, gdy samochody opuszczające przepuszczają pieszych, będzie powodował powstawanie korków. Tak samo wyjazd w kierunku cechowej jadących na wprost, znaczy cechowej na wschód, jadących na wprost, będzie blokował tych, którzy jadąc od Stojowskiego będą chcieli skręcić w górę w bojki. Więc no tu w tym obszarze, idąc od końca, właśnie myśląc o organizacji ruchu, sugerowałbym i wnioskuję o to, by Państwo przeanalizowali możliwość tego, żeby Wyspa Centralna niekoniecznie miała kształt koła, a być może pozwalała na to, żeby te samochody w sposób płynny, zgodny z przepisami, w sposób wskazany, wyznaczony, miały ułatwiony przejazd po rondzie, bo przy szerokości 7,5 metra a to się prawie trzy samochody koło siebie zmieszczą i my mówimy o jednym pasie wyznaczonym zgodnie z przepisami, a co najmniej dwóch pasach niewyznaczonych, czyli kierowcy będą mogli koło siebie jeździć, za wyjątkiem pewnie dwóch autobusów, ale właśnie od tego zacznijmy, jak chcemy, żeby się ten ruch po tym rondzie odbywał, a dopiero potem kończmy projektowanie wysepki centralnej, tego, czy tam będą kwiatki takie czy inne, bo to można posadzić, dosadzić, a za chwilę się okaże, że jednak będziemy ciężarówki do firmy ogrodniczej nie będą się mieściły i będą niszczyć wyspę centralną, więc no, projektujmy zgodnie z wytycznymi budowniczymi dla budownictwa, ale zacznijmy od aspektu funkcjonalnego. I tutaj jeszcze pytanie do Pani z ZMK. Padło hasło, że wybraliście Państwo najlepszą koncepcję, tylko pytanie, jakie były kryteria do tego wyboru? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytanie. Tak, dziękuję. No, proszę Państwa, my zawsze tutaj w kryteriach kierujemy się tym, które rozwiązanie jest najbezpieczniejsze. Nie mogę niestety tutaj szczegółowo się do tego odnieść z uwagi na to, że akurat nie miałam możliwości uczestniczyć w tym etapie już samego analizowania poszczególnych wariantów. No niemniej jednak w 2021 roku, przygotowując opracowanie dokumentacji, miejski inżynier ruchu no, zalecił nam te rozwiązania. W związku z tym no, na ten moment taką odpowiedź Państwu mogę udzielić. Dziękuję. Tutaj już się pojawiało, jeśli dobrze zrozumiałem, pan Przemysław też właśnie mówił tutaj, że z miejskim inżynierem ruchu jeszcze Państwo będą tą sprawę konsultować. Tutaj na czacie się pojawiło jeszcze jedno pytanie właśnie odnośnie do tych rozstrzygnięć. Pytanie o to, czy nie warto właśnie też już teraz uwzględnić skrzyżowania Cechowa-Stojowskiego razem z tą inwestycją. A czy myślę, że to byłyby zupełnie inne koszty w zakresie również opracowania dokumentacji projektowej, co pewnie biuro projektowe potwierdzi. Odnośnie realizacji to również byłyby zupełnie inne kwoty, więc na tą chwilę mogę powiedzieć, że no nie przewidujemy tego, żeby rozszerzyć to od razu o to kolejne rondo. Znaczy kolejne skrzyżowanie, przepraszam. Tutaj właśnie Państwo, część widzę Państwa uczestników zgłasza takie wątpliwości, czy jednak nie wyszłoby to taniej robić przy jednej inwestycji dwa ronda niż dwie osobne inwestycje na każdy z rond
po kolei. Tutaj widzę, kilkukrotnie się pojawiały te wątpliwości. Więc tutaj jakby Państwo się do nich A można odnosili? wyświetlić to rondo, bo nie wiem, czy z tą obawą, że jedno byłoby, znaczy, że nie da się tego zrobić, że tak powiem, etapowo i to jakoś by podnosiło inwestycje, bo wydaje mi się, że tam jest dość spora odległość między jednym skrzyżowaniem a drugim obecnie. Prosilibyśmy właśnie o wyświetlenie raz jeszcze planu. To pani Małgosia wyświetlała. My nie mamy możliwości udostępniania ekranu. Rozumiem, że szerszego zakresu mapy nie mamy, żeby wziąć i popatrzeć na to, gdzie jest to następne skrzyżowanie, to znaczy w jakiej odległości. No, tak jak mówię, w mojej ocenie obawy o to, że będziemy zachodzić jednym skrzyżowaniem na drugie, czy będą tu jakieś roboty tracone, raczej są nieuzasadnione. Pomiędzy tymi skrzyżowaniami w osiach jest 130 metrów odległości. No więc będzie można ewentualnie, jeżeli będą środki, znajdą się środki na przebudowę tego kolejnego skrzyżowania, traktować to jako odrębne zadanie. Jeszcze widzę, mamy na mapie pokazaną całą sytuację. Więc jakby. Zakresy nie nachodzą na to drugie rondo, także tutaj nie ma problemu. Nie rondo, tylko skrzyżowanie. A co do typu ronda, to chcę Państwa zapewnić, że na pewno przedyskutujemy to jeszcze z miejskim inżynierem ruchu. Tak, bo już tutaj był na czacie jeden komentarz, zdaje się, właśnie do typu skrzyżowania, który zwraca uwagę, że sporo jest wolnego terenu wokoło i że wygląda tak, jakby dało się je tam zmieścić. Więc to był taki, tak jak rozumiem, komentarz do tej dyskusji, jeszcze jeden dodatkowy. Okej, pojawiły nam się nowe pytania. Od pana Mateusza do biura projektowego. Czy przeróbka państwa projektu na rondo turbinowe byłaby możliwa? Oraz plus minus, ile by kosztowała? Nie będziemy tutaj, że tak powiem, odnosić się do tego, dlatego że naszym zadaniem jest to, co tutaj mamy zaprojektowane. Także na tą chwilę mówimy o tym temacie, a nie o innym rozwiązaniu. Czyli dziękuję bardzo. Tak jak tutaj rozumiem, że najpierw musiała być po prostu decyzja o zmianie, dopiero potem można rozmawiać o nowych projektach. Pytanie od pani Dominiki. Czy dwa oddzielne ronda nie będą się wzajemnie blokować przy dużym ruchu? Nie wiem, do kogo to pytanie, może do miejskiego inżyniera ruchu. Ciężko mi jest tutaj powiedzieć, czy w tym przypadku akurat tak będzie, czy nie. Nie jest to przedmiotem naszego zadania. Tak, proszę Państwa, no tutaj gdybyśmy brali pod uwagę przebudowę kolejnego skrzyżowania, to proszę mieć na uwadze, że my wtedy
bierzemy pod uwagę warunki ruchowe na sąsiednich skrzyżowaniach. I słusznie Państwo tutaj wskazywali na pytanie, czy nie blokowałyby się wzajemnie te skrzyżowania, będzie wtedy odpowiedź w momencie wykonania odpowiednich pomiarów ruchu i analiz. I od tego zależy typ dobieranego ronda. Także słuszna tutaj z Państwa strony uwaga. Na ten moment, tak jak Pan Dyrektor tutaj wspomniał, nie posiadamy w planach inwestycyjnych budowy kolejnego ronda. I też chciałam tylko też w uzupełnieniu jakby dodać, że rozszerzenie tej inwestycji o kolejne przebudowy skrzyżowania, to oczywiście proszę mieć na uwadze, że to proporcjonalnie jednak rosną do zakresu robót koszty, a na ten moment będziemy się póki co starać o środki na realizację tej inwestycji, jak już poznamy koszty. I mamy nadzieję, że te środki po prostu uda się znaleźć na to zadanie. Będziemy tutaj bardzo mocno o to zabiegać. Dziękuję. Dziękuję pięknie za pytanie, za odpowiedzi. Zapraszam cały czas Państwa chętnych do zabierania głosu, do podnoszenia ręki i do wypowiadania się. W międzyczasie tutaj odczytam też na czacie, pojawiła się bardziej chyba sugestia niż pytania. Sugestia, może by tak przedłużyć ulicę Cechową od razu na południowy wlot do ronda. I tutaj jest mapka poglądowa na czacie. Tak jak rozumiem, ta czerwona kreska tutaj na mapce złamana, to jest ta możliwość przedłużenia. Połączenie takie nie jest złym pomysłem, uważam. Wlot czwarty ronda, myślę, że jak najbardziej by się to sprawdziło. Zakładam, że rozwiązanie przyszłościowe. Dziękuję bardzo. Ja też tylko dodam, że myślę, że ten pomysł jest wart rozważenia. Oczywiście sprawdzimy, kto jest właścicielem tych działek i czy ewentualnie plany miejscowe pozwalałyby nam na taką ingerencję. Ale rozwiązanie jak najbardziej warte rozważenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dziękujemy też za tą sugestię. Tutaj widzę, że też w większej liczbie tutaj osób na spotkaniu taka sugestia się spodobała. Też na pewno zostanie to odnotowane. Zapraszam jeszcze do zadawania pytań, czy do zgłaszania swoich uwag, czy to na czacie, czy to drogą podniesienia ręki. Tego, co widzę, to też nie mieliśmy więcej żadnych pytań z formularza, ale może ktoś z Państwa dołączył później, więc szybko jeszcze wspomnę o tym, że oprócz tego spotkania dzisiejszego jest też na stronie z DMK formularz, na którym można do 20 maja zgłaszać uwagi właśnie odnośnie tej inwestycji. Przesyłam raz jeszcze link, to jest ta strona, którą teraz widzimy na ekranie i tutaj właśnie takie niebieskie zgłoś uwagi do inwestycji i tam będą jeszcze prawie 2 tygodnie do zgłoszenia pisemnie. Jak będą Państwo mieli po tym spotkaniu jakieś dodatkowe pytania bądź uwagi. Okej. W międzyczasie pojawiło nam się kilka na czacie wpisów
wpisów kolejnych, więc ok. Pytanie jest od pana Piotra do Rady Dzielnicy. Jakie tutaj zdanie państwo z Rady Dzielnicy ma na temat właśnie planowanych rozwiązań przy tej inwestycji? Jest problem z odblokowaniem głosu. Czy pani tutaj prowadząca, pani Małgorzata, czy może pani ręcznie odblokować głos, bo wydaje mi się, że jest z tym problem. Próbujemy. Wydaje mi się, jakby przez tylko na sekundkę się pojawił i znowu zniknął głos. Mamy tutaj chyba jakiś problem. Nie słyszymy tutaj pana z Rady Dzielnicy niestety. Może w takim razie bym sugerował, jeśli nie uda się rozwiązać tego problemu, jakby pan właśnie i imieniu Rady może na czacie się odniósł tutaj do pytania pana Piotra. Może w takim razie w taki sposób spróbujemy to zrobić, skoro mikrofon nie zadziała. Tak, żebyśmy prosili, jeśli to będzie możliwe. A teraz bym w takim razie przyszedł do kolejnego pytania. Mam nadzieję, że uda się jeszcze tą kwestię rozwiązać. Pytanie kolejne. Czy narzucona szerokość jezdni na rondzie wynosząca 6 metrów uwzględnia możliwość przejazdu autobusu przegubowego? Tak, sprawdzaliśmy przejezdność dla autobusów przegubowych i ta geometria umożliwia każdą relację autobusu przegubowego. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Tutaj jeszcze jeden komentarz odnośnie tej sugestii związanej z przedłużeniem ulicy Cechowej i tym dodatkowym wjazdem. Prośba o to, żeby właśnie tutaj to była odpowiednia notatka dotycząca tego pomysłu sporządzona i żeby było to bardzo poważnie rozważone, ponieważ zwiększa to zarówno przepustowość, jak i bezpieczeństwo. Jak rozumiem, kilka dziś obecnych osób podobnie uważa. Jest tutaj jeszcze dyskusja odnosząca się do tak zwanego ronda owalnego, ale nie jestem pewny, czy tutaj jest jakby pytanie jakieś, które można zadać odnośnie tego rozwiązania. Jak państwo mają jakieś pytanie w związku z tą wymianą, to bardzo proszę je sformułować wprost, czy też je wygłosić. No tutaj będzie odpowiedź, ale na chwilkę obecną nie widzę tutaj, gdzie jest pytanie. Ok, zgłasza się pan Jerzy. Proszę bardzo, przekazuję głos. Odnośnie do tego, do tej propozycji ronda owalnego, biszkoptowego, podpaskowego, jakkolwiek je nazywać, no tu to, co państwo z biura projektowego podali, 130 metrów odległości między osiami lotów poszczególnych skrzyżowań, jest to dość sporo.
I to by oznaczało, jakby to też dla uświadomienia sobie tym, którzy wskazywali na korki, na cechowe i tej bocznej, że wszyscy wyjeżdżający stamtąd musieliby pojechać w prawo w kierunku połączenia cechowej z bojki i tam dopiero nawrócić i pojechać z powrotem, czyli każdy wyjazd z cechowej w lewo oznaczałby dodatkowe 260-280 metrów do przejechania. Wydaje się, że to nie jest dużo, ale trzeba pamiętać, że wówczas te wszystkie samochody wyjeżdżające z cechowej, skręcające w lewo z Stojowskiego, pojawią się na połączeniu cechowej i bojki, nawracając będą na drodze z pierwszeństwem, a więc będą utrudniały, będą zajmowały miejsce na rondzie, a więc o tyle później wjadą na rondo pojazdy od cechowej, od wschodu i od bojki. To jest takie czysto techniczno-organizacyjne, funkcjonalne kwestia z tym związana. Dla bezpieczeństwa oczywiście dużo lepsze rozwiązanie, natomiast tutaj Państwo podali, że nierealne do opracowania ze względu na zakres zamówienia i koncepcję sprzed ponad 3 lat, które stoją u podstaw obecnego opracowania. W związku z tym projektujemy na podstawie kryteriów analiz sprzed 3 lat, wykonamy za kolejne 3 lata, więc możemy się spodziewać, że rozwiązania będą już mocno nieaktualne co do natężenia ruchu. I kwestia tego, co pan Przemysław Czech mówił odnośnie kwestii własności działek planu zagospodarowania, no to mamy dziurę, bo miał być przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego opracowywanie dobrych parę lat temu zostało przez Radę Miasta wstrzymane. W związku z tym nie mamy tutaj żadnego planu, mamy koncepcję ewentualnego węzła autostradowego, więc no, wtedy to się jeszcze zupełnie inaczej pewnie zmieni. Więc to takie kilka uwag w oparciu o informacje znane, ale nie publikowane i podawane w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Czy chcieliby się Państwo odnieść? Państwo z Zarządu Dróg lub z Biura Projektowego? My się chyba nie mamy do czego odnosić, także my na pewno nie. Znaczy, tak jak już wcześniej mówiłem, na pewno przedyskutujemy jeszcze kwestię tego typu ronda, czy będzie zasadność na wprowadzenie ronda turbinowego tutaj i na pewno też weźmiemy pod uwagę ewentualnie przełożenie, może nie w ramach teraz tej inwestycji, ale tego wlotu ulicy Cechowej do Stojowskiego, tutaj jako czwarte ramię na tym skrzyżowanym. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze pytanie dotyczące analiz ruchowych dla tej inwestycji. Pytanie, czy brały one pod uwagę fakt, że ciąg ulic Rządzka, Kosecicka, Cechowa, Stojałowskiego staje się alternatywną dla autostradowej obwodnicy w przypadku korka na autostradzie, które się regularnie zdarzają. Nasze zadanie jest konkretnie określone, tak? Czyli realizacja ronda w tym miejscu. My nie przeprowadzaliśmy ze swojej strony żadnych analiz jakichś dodatkowych ruchowych. W tej kwestii myślę, że tak, ale w tej kwestii potwierdzimy to rozmawiając z miejskim inżynierem. Ale myślę, że wybór typu ronda, typu tego skrzyżowania był poprzedzony tymi analizami. Dziękuję bardzo za pytanie i za
odpowiedzi. Okej, widzę, że zgłasza się raz jeszcze pan Jerzy. Proszę bardzo o zabranie głosu. Pytania, czy w tej kwestii trasy alternatywnej to właśnie. Ja drugą stronę głosu dotyczących zlikwidowania progów zwalniających. No, wszyscy musimy sobie postawić pytanie, co dla nas i dla społeczeństwa jest bardziej istotne, właśnie to bezpieczeństwo, czyli właśnie gdy ten sznur samochodu ze względu na wypadek czy na korki na autostradzie przemieszcza się tą drogą, to wtedy chcemy mieć ten ruch spowolniony. I wtedy, jeżeli jest przerzucony ruch z trzech pasów drogi szybkiego ruchu na jeden pas drogi osiedlowej, to korki będą nieuniknione i tu nie ma co do tego wątpliwości. Więc no, to jest zadanie dla zarządcy drogi i dla zarządzającego ruchem. Dokładnie to przeanalizować właśnie, czy pojawienie się ronda, jak wpłynie na drogi dochodzące do tego ronda i czy te wszystkie progi będą niezbędne, jakie będą ustalone limity prędkości i w jaki sposób będą te przestrzeganie ograniczenia będzie egzekwowane poprzez de facto infrastrukturę, bo tylko ona ma całodobowy wpływ na zachowanie kierowców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby się odnieść do tych komentarzy, uwag? Tak jak tutaj wspomniał projektant, już w kontekście tego, czy progi będą zlikwidowane, to będzie zdecydowane na ostatecznym. Proszę mnie poprawiać, bardzo proszę projektanta, jeżeli coś powiem nie tak, poprawić mnie na etapie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu i na pewno miejski inżynier ruchu weźmie to pod uwagę, proszę Państwa, tak jak to Państwo zgłaszacie. Rozumiemy ten problem, że no, autostrada, obwodnica czy jakakolwiek sąsiednia droga będzie mieć utrudnienia, wypadek, no, są to losowe zdarzenia, na które nie mamy wpływu, tak? I cały ten ruch przerzuca się w rejony Państwa. Tutaj dzielnicy i domu. W związku z tym zawsze jest to na etapie analiz ruchu brane pod uwagę i tak jak wspomniał pan dyrektor, my jeszcze raz tu zwrócimy się do miejskiego inżyniera ruchu odnośnie ronda turbinowego i czwartego wlotu i upewnimy się co do tych rozwiązań właśnie dotyczących uspokojenia ruchu, które są wprowadzane. Naszym zdaniem na pewno rondo jednopasowe jest tym elementem, który tutaj poprawia bezpieczeństwo ruchu, szczególnie przy właśnie wzmożonych godzinach, tak, godzinach szczytu, czy też takich dniach, momentach, w których ten ruch jest większy niż standardowy, tak, jako dojazd służący lokalnej społeczności. Także będzie to zapewne przeanalizowane jeszcze. Dziękuję bardzo. Tak, potwierdzam tutaj to, co pani kierownik powiedziała, że będzie to ustalone na etapie projektu organizacji ruchu. W mojej ocenie przy zastosowaniu ronda według mnie progi są niepotrzebne, bo samo rondo jest elementem uspokojenia, optycznym zawężeniem wlotu na rondo tak samo, czyli auta i tak muszą zwolnić. Także ja jakbym miał rekomendować to na pewno bez progów zwalniających, ale decyzja będzie podejmowana przez miejskiego inżyniera ruchu. Dziękuję bardzo za te odpowiedzi. Tutaj jest taki komentarz troszkę bardziej rozbudowany na czacie od pana Mateusza. Tutaj dotyczy on tego, że na Cechowej jest bardzo dużo tych progów zwalniających i
brakuje ronda na ulicy Cechowej, na skrzyżowaniu Cechowej Łużyckiej, jak rozumiem, a kolejnego przy Cechowej Rząskiej i Niebieskiej. Brakuje też przejść dla pieszych na ulicy Cechowej. I jeszcze tutaj komentarz odnośnie tego, tak jak rozumiem, kwestii dbania o bezpieczeństwo pieszych, że kierowcy bardzo zwracają uwagę na pieszych, którzy mają przecież pierwszeństwo i zazwyczaj dobre doświadczenie tutaj wystarcza na zapewnienie bezpieczeństwa. Takie, jak rozumiem, komentarze do kilku wątków, które nam się pojawiły. Okej, czy mamy jakieś jeszcze pytania? Albo czy na przykład panom tutaj z Rady Dzielnicy udało się odblokować mikrofon, czy tutaj mamy z tym problem nadal? Coś jest zablokowane, tak? Przesumiem. Teraz o, chwilkę słychać? Tak, teraz słyszymy. Dzień dobry, Kazimierz z tej strony, Rady Dzielnicy 11. Ja mam takie pytanie jeszcze, a jak zostanie sprawa rozwiązania ścieżka rowerowa? Bo teraz jest tak, że rower, a później będzie jest tak, że no jeszcze dojdzie większy kłopot jeszcze z tymi rowerami na tym skrzyżowaniu. W ramach zadania mamy zapewnioną przebudowę ścieżki rowerowej. A macie zapewnione, tak? Tak. I zapewniamy na każdym wlocie przejazd również rowerowy, także to jest ten temat rozwiązany. Rozwiązany. No i jeszcze jedno, już tam jeden pan mówił, a ja też to mówię to samo, że z Cechowej będzie problem skręcać w lewo na Stojałowskiego. Tutaj też trzeba się nad tym zastanowić. Bo ze względu tego, że to będzie za blisko, żeby skręcić w lewo, no bo tu będzie, a jak nie, no to trzeba będzie jechać, jak ten pan mówił, że trzeba będzie jechać do ronda, no i będzie blokada duża, będzie się korki robił. No to tak samo będzie jak teraz, bo my nie przebudowujemy tego wlotu w tamtym miejscu. Ten pan, który mówił o tym, że trzeba skręcić w prawo, to byłby to przypadek taki, gdyby to było rondo ósemkowe, podwójne, to wtedy jaka była sytuacja. My tutaj w tym zakresie nie zmieniamy organizacji. Normalnie będzie skręt w lewo z Cechowej, tak jak jest teraz, jest normalnie. No to dobrze. Tak. No to dobrze. Dobrze, to dziękuję. Dziękuję bardzo. Bo wcześniej też pojawiło się jakiś czas temu pytanie od mieszkańców do tutaj państwa z Rady Dzielnicy. Jakie jest państwo właśnie jako Rady Dzielnicy tutaj opinia na temat zastosowanego tego rozwiązania przy inwestycji? Tak, czyli tutaj rondo z jednym pasem. Słychać? Tak, słyszymy. No ja mówię, no jeden pas ruchu na rondzie jest najbezpieczniejszy, no to nie ukrywajmy, bo tam będzie wąsko, tam no, dwóch pasów nie można zrobić, bo tylko jeden, no bo jak można inaczej? No, tam się nie da zrobić, no. Tylko jest problem, no może być, to wszystko zależy od kultury jazdy kierowców, no jak będą uważać, no jest to, bo jest to problem, no nie można ukraść, bo tam jest ruch dosyć duży, jest ruch, no. No i to jeszcze jakby to była możliwość, to dali o ten próg, ten jeden próg, co tu jest zaraz za skrzyżowaniem w lewo, jak się chce, to ten próg trzeba zlikwidować, bo on tam jest niepotrzebny nikomu, ten próg. To by było tyle ode mnie. Dziękujemy bardzo. Droga już mówiliśmy, także ta kwestia będzie rozważana. To, co powiedziałem wcześniej, według mnie progi, te, które są teraz przy tym skrzyżowaniu, w mojej ocenie są zbędne po budowie ronda. Dziękujemy bardzo. Pojawiło się też pytanie na czacie wcześniej od pana Mateusza. Pytanie o to, czy jakby wnioski z tego spotkania będą jakoś uwzględnione, brane pod uwagę, więc jeśli państwo mogliby przedstawić jakby
pokrótce może też wyjaśnić, co nam się z tymi wnioskami będzie działo, jak zostaną one dalej gdzieś uwzględniane. Więc pytanie do Państwa z Zarządu Dróg. A czy po to robimy te konsultacje, żeby wysłuchać również Państwa opinii i te, które, znaczy wszystkie zostaną przeanalizowane. Na pewno na koniec konsultacji będzie odniesienie do każdej standardowo z tych uwag i te, które będą zasadne i możliwe do wprowadzenia, zostaną wprowadzone i uwzględnione przez no w tej dokumentacji projektowej. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Okej, tak jak rozumiem, jest tutaj kilka komentarzy, ale pojawiają się też pytania o ten proces związany z inwestycją, czy Rada Dzielnicy na jakimś wcześniejszym etapie opiniowała ten projekt? Tak, projekt został przesłany do Rady Dzielnicy i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję za odpowiedź. Tutaj na czacie jest prośba zakładu, ale to może już panowie między sobą będą ją rozstrzygać tutaj. Okej, no bo widzę, że jakby pojawia się kilka komentarzy, ale cały czas jest to ta dyskusja dotycząca właśnie zmiany na pomysł z rondem turbinowym i tutaj jak rozumiem jest niewiele się zmieni, tak? Czyli jest tutaj deklaracja ze strony państwa z Zarządu Dróg, że z tymi uwagami, z tymi pomysłami zwrócą się do miejskiego inżyniera ruchu i że zostanie to omówione i jak rozumiem jakieś wnioski z tej wymiany gdzieś się później w tej dokumentacji projektowej znajdą i tak, dlatego nie będę tych komentarzy czytał, bo ten temat już nam się pojawia wielokrotnie. Okej. Czy mają Państwo może jakieś jeszcze pytania, inne, nowe, coś, co nie padło? Można cały czas zgłosić się, podnosząc rękę, ewentualnie napisać. Mamy jeszcze do końca maksymalnej długości spotkania 20 minut, więc jest jeszcze przestrzeń na kilka pytań. Zgłoszę się pan Jerzy. Proszę zabrać głos. To ja w takim razie chciałbym zapytać panów z Rady Dzielnicy, na podstawie jakich kryteriów, czym się kierowali, wydając pozytywną opinię dla tego projektu? Można prosić o odpowiedź. Są Państwo jeszcze z nami do dzielnicy? To było pytanie bezpośrednio, więc najprościej będzie, jeśli przekażę głos. Rozumiem, że tutaj straciliśmy
Pytania Zwróciliśmy mogę chyba na zadać chwilkę. formularzem, poprzez formularz, także jeszcze mogę liczyć na jakąś odpowiedź w późniejszym terminie. Tak, to prosimy faktycznie na to pytanie, jeśli się nie udało uzyskać odpowiedzi, przesłać w formularzu. Prześlę może na sam koniec. Będę tutaj nudny i po raz kolejny prześlę tutaj link, żeby nikomu się nie zgubił, do miejsca, gdzie do 20 maja można jeszcze przesyłać pytania, czy też postulaty. Okej. Czy jeszcze tutaj ktoś z Państwa chciałby zabrać głos lub zadać pytanie? Tak jak mówiłem, mam ostatnie kilkanaście minut. Jeśli pytania się wyczerpią wcześniej, to zakończymy chwilę wcześniej, ale tutaj do 19 mamy ten czas. Dobrze, rozumiem, że tutaj już nowe pytania się nie pojawiają, więc będziemy powoli szli w kierunku zakończenia spotkania. A jeśli jeszcze coś się pojawi, to proszę tutaj cały czas, dopóki się nie rozłączymy, można podnieść rękę. No ale cóż, ze swojej strony na zakończenie chciałbym podziękować. O, pojawia się jeszcze jednak jedno pytanie, zanim będziemy zamykać. Pytanie od pana Mateusza. Czy będzie budowany węzeł przy Kurdwanowie Piaskach? Czy są w stanie może państwo odpowiedzieć na to pytanie? Jeszcze? Będę w kościele. Czy węzły i przebieg S7, bo widzę, że o to pan Mateusz pyta, te pytania najlepiej kierować do generalnej dyrekcji, bo oni są inwestorem tego zadania i myślę, że rzetelnie będą mogli odpowiedzieć ewentualnie w jakich terminach i które odcinki, kiedy będą realizowane. Dokładnie tak, proszę Państwa, szczególnie, że z informacji, jakie pojawiły się w ostatnim czasie, wynika, że została podpisana, prawda, umowa na wykonanie wariantów przebiegu tej drogi, więc myślę, że jest to jakby jak najbardziej sprawa na czasie i na bieżąco będą mogli Państwo udzielać wyjaśnień w tym zakresie. Dziękuję bardzo za pytanie i za odpowiedzi. Jest jeszcze tutaj jeden głos. Pan Jerzy, proszę bardzo. Ja w tym gwoli komentarza do wypowiedzi państwa z ZMK. To jest pytanie pana Mateusza jest o stan wiedzy państwa jako ZMK, a nie o to, do kogo kierować pytania. W związku z tym to tak w ramach udostępniania informacji publicznej, a to taka trochę nietypowa, ale formuła pytania. Jakby poprosimy o państwa wiedzę w tym zakresie, jaka ona jest na dzisiaj. A czy w mieście, w zakresie tej inwestycji, tutaj najlepiej skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i myślę, że oni będą mieć tutaj najpełniejszą i bieżącą wiedzę, co generalna przedkłada do nas, jako do miasta, do opiniowania. Bardzo dziękuję. Tutaj było jeszcze odnośnie tej kwestii do pytania od pani Kasi, czy ZMK w ogóle opiniuje warianty S7 i formułuje tutaj jakieś rekomendacje w tym zakresie. W imieniu miasta formuje Wydział Gospodarki Komunalnej, więc najlepiej z GK się w tym zakresie kontaktować. Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnią chwilkę mamy jeszcze, może jakieś pytanie się pojawi. Dobrze. To możliwe, że już na dzisiaj wyczerpaliśmy dyskusję. Bardzo dziękuję wszystkim, przede wszystkim mieszkańcom, którzy dzisiaj przyszli i wzięli udział w tym spotkaniu, i dziękuję bardzo za liczne głosy, sugestie, pytania. Też jako moderator dziękuję, że tutaj nie było żadnych bitw, żadnych zakłóceń i że była bardzo spokojna i rzeczowa dyskusja. Dzięki temu myślę przebiegała ona sprawniej. Państwu Stechmy, bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi, Państwu ZMK za wszystkie odpowiedzi i raz jeszcze zapraszam do korzystania z formularza, który jest otwarty do 20 maja. Także dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy również. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.